Okej, ziomeczki, hej, cześć, witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku modyfikacji do Minecrafta i tym razem, jako że jesteście tyle już ze mną z tymi modyfikacjami i z tymi wszystkimi odcinkami, mam dla was konkursik. Serwerownią onserver.pl zrobiliśmy dla was właśnie konkurs na kilkanaście z serwerów z Minecrafta. Jeżeli będzie dużo komentarzy, bo tylko i wyłącznie tak robicie, żeby wygrać serwer, po prostu napiszcie komentarz, oczywiście łapę też musicie zostawić, jak będziecie chcieli, ale to nie jest konieczne. Po prostu, jeżeli będzie dużo komentarzy, to nie będzie kilkanaście, tylko ja to kupię i będziecie mieli kilkadziesiąt. Jako że ten serwer jest naprawdę spoko, luknijcie sobie. Ja nic za to nie dostaję, ale po prostu są tanie serwery, bo kupowałem raz tam serwer do CS-a, ponieważ chciałem grać z kumplami, a jest za 67 groszy, co chyba nie jest dużą ceną. No i koniec tego gadania. Pamiętajcie, wbijajcie, bo to naprawdę im pomoże, ona dopiero startuje ta serwerownia, więc cóż, co my tutaj mamy? Ten mod był już kiedyś prezentowany na moim kanale. Daje on możliwość robienia parkouru po prostu w Minecraft, czyli na przykład jesteśmy, widzicie tam to drzewo, zaraz do niego sobie podlecimy. Jestem teraz na creative, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi. Mamy tutaj dany klawisz, ja mam akurat to pod F, oczywiście tu jest wszystko w kontrolcach. Na przykład chcemy doskoczyć sobie tam, no nie da rady, bez creative'a możemy tylko podejść na creative oczywiście, ale jak go nie mam, jak to zrobić? Otóż, gdy mamy naszą taką ścianę, wystarczy, że podskoczymy i klikamy przycisk, który mamy właśnie parkura. Kozak? Ja myślę, że kozak. Zobaczmy jeszcze raz. Nie musi to być prosto. Możemy to bokiem i wtedy inaczej się zupełnie odbijemy i możemy inne rzeczy robić. Otóż zrobiłem taką małą rzecz. Chciałem wam pokazać kilka trików tej modyfikacji, no i nie tylko trików, tylko też minusów. Otóż, nie możemy robić długiego parkura, nawet jeżeli mamy bardzo duży pasek skoku. Otóż, zaraz ten pasek wam pokażę. Otóż, gdy klikamy cały czas F, skręca nam on na bok. Jak widzicie, to jest maksymalne około, gdzie dobrze doskoczyć. Oczywiście, jeżeli umiem kontrolować myszkę, to wyżej, ale ja nie umiem. No i tutaj bym na przykład F kilka razy kliknął, to jak widzicie, już bym tam wyżej nie doskoczył, bo i tak bym spadł, bo jest, tu jest coś takiego. Tu wam pokazałem tyle około, możemy przeskoczyć na takim jednym tym bez pomagania sobie, ponieważ jest naprawdę wtedy trudno. No i zaraz wam pokażę, na czym polega właśnie ten mod. Tutaj są wszystkie opcje, może nie będę wam tego opisał, bo modyfikacja trwa za długo, jako że dzisiaj nie mam zbyt czasu, ale specjalnie zrobię wam konkurs, żebyście coś mieli za to. To po prostu tam są kontrolsy, które tak naprawdę wam się nie przydadzą. Tak naprawdę jest potrzebne tylko i wyłącznie, pokażę wam bardzo jedną fajną rzecz, tylko niestety z może creative'em na początku, ponieważ taki parkour pozwala wam na triki. Te triki pozwalają nam na mniejsze obrażenie odpadków, czyli na przykład byśmy skoczyli, nie wiem, gdzieś tam, to byśmy zginęli najpewniej, ale pokażę wam trik parkurowy, który wam w tym pomoże. Czyli tak, rozpędzamy się na początku, tylko czy mi się uda, to nie wiem, rozpędzamy się, wyskok i zobaczmy, pyk i jesteśmy tutaj, widzicie? Po prostu użyłem klawisza F, gdy spadałem i ten... W upadku obrażenia tak jakby się troszeczkę zaabsorbowały. Nie zaabsorbowały się one całkowicie, tylko po prostu zaabsorbowały się w jakimś tam stopniu. No nie jest to zbyt OP specjalnie zrobione. Więc cóż, spróbujmy sobie to bez game moda zrobić. Spróbujmy sobie go tam doskoczyć. Mam nadzieję, że mi się uda bez creative'a, bo nie chcę tego powtarzać. Hop i... Zwykle muszę coś spieprzyć. No ja nie wiem. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, biegniemy. Skok i... O, jak widzicie, dostaliśmy 3 obrażenia, jako że troszeczkę tych obrażeń od upadku zostało zaabsorbowane. No i możemy się teraz naprawdę pobawić tym modem, bo jest on kozacki, nie eliminuje on może obrażeń właśnie od upadku, co jest w sumie plusem, bo byśmy to wykorzystywali za bardzo. Ale no po prostu mod jest genialny, na przykład nie możemy skoczyć na luzaczku, możemy sobie po prostu na takie liście skoczyć, może zaraz teraz umrę, ale zobaczcie, o co mi chodzi. Znaczy skoczę sobie tutaj, pyk i jesteśmy na drzewie. A wcześniej nie mogliśmy wejść na to drzewo. Więc jeżeli odcinek się wam podobał, nie zapomnijcie o strzeliu kciuka w górę. No i oczywiście, jeżeli się podobało i chcecie mieć serwer za darmo w sumie, to napiszcie komentarz. Zawsze jest jakaś szansa, że wygracie, jak nie wygracie, to nie płaccie, bo to jest tylko i wyłącznie dla was. Potem widzę, że ktoś, nie wygrałem, bo to jest tylko i wyłącznie dla was, ja to dla was robię. Więc mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli chcecie, to wbijacie też na Face'a, na którym też będę losował serwery w sumie, bo mam tam dodatkowe kilka do rozdania. Trzymajcie się, cześć, jeszcze raz dziękuję serwerowni, ponieważ no, dzięki wielkie mam dla was co rozdać chyba w sumie i mam nadzieję, że się cieszycie i chociaż kilka osób tam wpadnie i zobaczy, bo naprawdę mają tanie rzeczy, na przykład grając sobie w CS-ika, to jest naprawdę epicko, ponieważ no, nie musiałem szukać serwerów, więc cóż, trzymajcie się, cześć, no i do następnego odcineczka i cóż.